Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piechol i udało mi się w Far Cry 4 wbić wymarzoną 10 rangę na arenie. No i mamy w swojej kolekcji, kurczę, no, Bushmana. Ja zamieniłem za moją niszczareczkę, choć tamta była bardziej mobilna, ale ta ma moc mimo wszystko i lepsze zbliżenie. Więc taka broń na średni dystans, ewentualnie jak się coś spieprzy, to auto fire i do przodu. Ale dobra, skoro już wbiłem, to chociaż pokażę wam jak wbiłem, bo tam z godzinkę czy półtorej poświęciłem na to. No i myślę, że warto pokazać po prostu, jaka moim zdaniem jest najszybsza metoda. Nie no, oczywiście pewnie są jakieś lepsze, ale po prostu można sobie wejść w arenę Shanat. I spróbować przejść teraz, tylko będzie troszeczkę trudniej na mojej randze. Powiedziałem, że jest więcej niż 10 jeszcze tam podobno, 11, 12 i tak dalej, nie wiem do ilu, do 20 bodajże. No ale teraz zaczynam już z taką bronią. I co, ja jestem główną atrakcją teraz, tak? Już? O kurde, to nawet dla mnie nowość, bo zawsze z takiego bocznego pomieszczenia startowałem. Ale dobra, zawsze chowałem się najpierw z boku. A nie, to nie jest główne przejście, a może jest właśnie? Tak, tak, tylko to na dole. Dobra, tak, delikatnie się schować i zaczynamy eliminację. Muszę tak, wyciągnąć pistolet, bam, 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 bam. No paru na pewno dostało. Dobra, ten martwy, pora się uleczyć, bo zaraz zginę. O, jest ciężko! Jest naprawdę ciężko, dobra. Tego musimy niestety załatwić w klasyczny sposób. Trzeba po nim podnieść broń. Dobra, mamy żabteczunię, więc dziob. Okej, jak widzicie, kiepski wynik jeszcze póki co, ale spokojnie on wzrośnie. O kurde. Wiesz co, ale ja cię najpierw eliminacją załatwię. Bo tutaj tylko seria starczy, już jest dobrze. Dobra, rzucili mi coś? No, nikomu się nie podobało moje wystąpienie w tej pierwszej rundzie. No ej, ej, ej. O kurde, dobra, to może być problem. No cholera, wiedziałem, że na coś niefajnego tutaj trafię. Dobra, zdalałem mnie za... O kurde, ale się wmontowałem, ale się wmontowałem. Eliminacja? Nie, i widzicie, nie weszła znowu. Więc to dalej jest obecne, jakby co. Pach, dobra, a tylko tego jednego. Oj, oj, lecz się, Andrzej. No. Dobra. Tam widzę kolejnego, on padnie moją ofiarą, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. O cholera. No nie zgin tylko, dzięki. Dobra, i wyciągamy klameczkę, pach, pach, pach. Nie wiem, czy to jest autofire typowy? Choć nie, bo ten jeszcze zipał. O kurde, ej. Łoszy! Zginę. No wierzę. No to wam pokazałem, super. No ale kurczę, inaczej. Zazwyczaj jest tak. Albo 5 gwiazdek, albo przegrywam. A co, restart? No pewnie, że zróbmy restart. Teraz jestem wojownikiem, mogę być żołnierzem. Ale czyli co? Żołnierz to taki wojownik, tylko że słucha rozkazów? Czemu to jest wyżej? No to są takie, powiedzmy, no wolna amerykanka tutaj jest, no broń palna w arenie, no można do siebie strzelać. Czemu żołnierz miałby być wyżej od wojownika? Wojownik jest lepszą postacią tutaj. Ale dobra, znowu schowajmy się tutaj z boku. No jak widzicie, nic nie ma. Jeszcze. Czekam na granaty. Wtedy można całe pomieszczenia na początku czyścić. Dobra, powiadacie, że te... O, teraz z górnej zaczęliśmy, tak? Dobra, a jak tu sobie wygląda z tej strony? No dobra, mam nadzieję, że mnie nikt nie wypatrzy, więc troszeczkę szybciej. Ale tylko w niektórych punktach oczywiście. Dobra, bam, jeden. I ilu teraz? Oj, tylko jeden, kurczę. Niedobrze. A tutaj się chowasz, tak po prostu. O, ale wezmę twoją broń, jeżeli pozwolisz. O kurde, dobra, 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 pach, 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 pach. No, przez murek, piecho, tak. No, oj, 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 ale to była skopana seria strzałów. Dobra. Przeładowane, to można się leczyć. O ile mi się uda, bo to nie daje maksymalnej pełnej osłony. O, ale jest zapteczulnia, dzięki. I to już druga, dobra. To teraz mogę oszczędzić delikatnie. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. I no naprawdę zależy mi na eliminacjach, wynik też jest ważny. Tak jak mówiłem, nigdy nie szedłem poniżej 5 gwiazdek, jak już to skończyłem. Więc jakiś strzał w głowę by się przydał, no co jest, kurde. Dobra, spróbujmy w ten sposób. No! Wreszcie to zadziałało na większym dystansie. Oj, co macie dla mnie? Granaty? Jakieś coś? Kurde, szkoda. Ej, jeszcze ktoś żyje. Oh shit. Nie, nie, to nie była zwierzchka gry, po prostu wyłączyli prąd. Ale nie, no jest taka wichura, że... No u mnie jest to wręcz spodziewane wydarzenie.
Tak, wiesz, że po prostu muszą ci wyłączyć prąd za jakiś czas. Gdzieś jakaś zabłąkana gałąź spadnie na druty. Nie, choć ja tak naprawdę podejrzewam, że tam jest w elektrowni po prostu po tej najbliższej, która dostarcza prąd w te okolice. Jest taki mały dzieciak, który bawi się wyłącznikiem od głównego prądu. Znaczy głównym wyłącznikiem od prądu. Nie, serio, bo czasami po prostu lubią sobie pstrykać. Wyłączą na 15 minut, a później włączą, a my kurczę startujemy teraz. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Kurczę, już chciałem fabularne misje pociągnąć w dzisiejszym odcinku. No, kurczę, no po tej wygranej, mam nadzieję, że wygranej szybko. W walce na arenie właśnie się zabierzemy za jakąś misję, nie wiem czy Yogi i Reggie. A może, oj to nie jest głupi pomysł, jakąś tankę sobie skołujemy, żeby wejść do Shangri-La. Czy do Shangri-Li. Nie wiem, czy to ładnie odmienić w języku polskim, czy nie. No dobra, teraz 5 rund już. Kurczę, ej, były 4 zawsze. No, kolejny szczegół, który się zmienił. Ej, dobra, sorry, ale miałem tutaj troszeczkę poczekać. No właśnie, tam wybiegają czerwoni, tak? A ja nie lubię czerwonych. To uderzmy do czerwonych od razu. Dobra, i zaczniemy od jakichś delikatnych eliminacji, może, co by na to. Pach, pach, pach. No, paru tam zginęło. Dobra, ale jeszcze tak, przechwyćmy sobie tego, znowu wyciągnijmy broń. Nie, to jest spoko, naprawdę, bo to jest typowy auto-aim. Ja tam nie mierzę żadnym z tych strzałów, po prostu wciskam prawy spust, a pociski lecą w kierunku głów przeciwników. Dobra. Przeładowana nowa broń, ty coś miałeś fajnego? Cześć, przeskoczmy sobie. Karabin szturmowy, amunicja 15 sztuk. O cholera, dobra, to będzie beton. Chyba, że to zrobimy w ten sposób. Nie, dobra, to był beton. Dobra, prawie koniec rundy. Rzuciliście mi coś? No, widownia. Kurde. No, ej, coś tam rzucili chyba. Chyba w trwodze spowodowałem, że kurczę, rzucili mi coś. Ładnie. Dobra, gdzie on jest? Jest tutaj. Eliminacją go. Tak jest. I pchnijmy go z granatem. Tam ktoś może wejść. Zaraz. Nie, ale serio, nic więcej nie mam. Zruję w pełni przynajmniej. Dobra, kto tu wyjdzie? Nikt, ale kto wyjdzie tam? Ej, dobra, coś tutaj mamy. Granat. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Oj, teraz nie wyszła eliminacja? Czemu? No dobra, tutaj się domyślam czemu, bo podszedłem po prostu jak kretyn do niego. Ale dobra, na tym powinna wyjść. Bezproblemowo. Pach. Kogoś trafiłem? Chyba nie. Eliminacja bronią krótko mnie zadziałała. Kurde, myślałem, że tu pójdzie hedzik. Dobra, jesteś mój. Aby w beczkę nie strzelili, która jest za mną. Oj, i żeby tygryski się nie zbliżyły zbytnio. Dobra, to ja się uleczę od razu, sorry, wybaczcie. Troszeczkę zmarnowana apteczunia, ale co począć, jak jest tak ciężko. Kurde. Nie chcę marnować granatów. No. Tak jest bardziej ekonomicznie. Dobra, przeładujmy. Ale właśnie Bushman to jest chyba dokładnie ta broń. Tylko, że jest oczywiście zmodyfikowana. Bum! Dobra, wszystkich trzech? Nikogo więcej nie było. No jak pięknie. O kurde! Dobra, tutaj już zbiorerka. O cholera. No wiedziałem, że więcej niż jeden, ale nie wiedziałem, że wszyscy polecą do mnie. Dobra, wreszcie, Andrzej. Kurde, trochę się naczekałem, aż go zrzucisz. O kurde. Niedobrze. W tym momencie oficjalnie mówię, że jest niefajnie, niedobrze. Bo jeżeli zaraz jeden kotek przybiegnie do mnie, to będzie po mnie. O właśnie, kurde! Dobra, ale cicho, jeszcze żyje. Koniec rundy. Dobra, no to szybko, lecz się, Andrzej. Jest i apteczunia. O, aż dwie. Kurde, pięknie. Dobra, to przeładowane, mamy jakieś granaty, coś? Mamy... O kurde, dwa niedźwiedzie! Dobra, nara, mnie tu nie ma. Oj, i gościu z miotaczem! No nie wierzę! No i to była eliminacja podobno. Ktoś tak mówił, nie, dobra, dobra, bo się zrobił ładny gnój. Ale to już w końcu czwarta runda. Tuż przed finałową. Ej, dobra, co tutaj mamy? Spas 12, jeżeli się nie mylę. Dobra, to może niedźwiadki się nim zajmą. Choć równie dobrze mógł je po prostu już spalić. Okej, oznaczmy go sobie. No. Dobra. Oj, dwóch. Okej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich po prostu teraz zniszczyć. Aha, tylko, no, mam noże do rzucania ewentualnie. To spróbujmy jednym chociaż. Wow, nawet dwa weszły. Nie, no dobra.
trzeba to zrobić w ten sposób, strzelając po zbiorniku. Albo właśnie, moment, może to jest jakaś beczułka. Ej, miasto z wyskoku może? Aaaa, doleciał. Dobra, pięknie. No szkoda, że nic tu nie leży, co by mogło mi pomóc. No mam trzy apteczki w sumie. O kurde, co to za nosorożec? Nie lubię takich walk. Oj, nie lubię. Widzieliście, jak on był bojowy? Ale oznacz go, kurde, Adjay. Jest, dobra, teraz przynajmniej będę wiedział, gdzie jest cały czas. Bum, o kurde. Jak ja nie lubię, bo ja wiem, że teraz on jest tuż za mną. Jest, on jest dosłownie za moimi plecami. To jest straszne. Jest, był na górze. Oj, kurde, to jest zmarnowana seria. O, fuck, o, shit. Dobra, na górę, Adjay. O, słyszałem jego kroki za sobą. Co czułem? Wibracje na padzie. Gdzie jesteś? Tam. Oj, nie. Oj, nie. Miotacz ognia? No to się może przydać. Tylko to muszę podnieść. Dobra, gdzieś tutaj to było. Za co? Za to. Dawaj, dawaj. Gdzie to jest? Tu. Pięknie. O! Dobra, tu był fuk, że nie zginąłem. Bo on pewnie zabija jednym ciosem. Okej, mam trochę zbiorniku. Gdzie jesteś? Czy on spieprzył? Tam, na drugą stronę. Oj. Chyba wbiegł w beczkę. Co za krety. Ale dobra, spokojnie, póki on tam stoi. Trochę dalej. Dobra, dawaj, miotaczem go. No. Burn, Rhino, burn. Jest. Dobra, trochę to zajęło, ale... zdało egzamin. Wzorowo. Dobra. Ale co, to jeszcze nie koniec? Kurde, następny? O, shit, dobra. Beczki, beczki tutaj. I apteczunia jest, kurde, ale blisko. O, szlak, nie. O, dobra, żyje, żyje, żyje. Widzicie, kurde, jak łatwo tutaj zginąć? To są jakieś smutowane nosorożce, przerąbane. Dobra, jest amunicja do miotacza. Jest benzynka, dawaj, 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 Adjay, dawaj, 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 dawaj. On jest tuż za tobą, tuż za tobą. Dobra, pal go. Niech płonie. O cholera, podobra jest po mnie. Oj, albo nie? Jakoś żyje, ale nie mogę uciec, no kurde. Spieprzaj, Adjay. No, kill it with fire. To nie działa. Jest, dobra, zginął, spłonął. Jest, jest. Jakiś granat? Nic więcej. Jeszcze jeden? No nie. To jest przesada. Mi się już amunicja kończy. To wcale nie jest, kurde, zabawne. Teraz nie będę miał o czym strzelać. Oj, czułem kroki na padzie. Tutaj chodź. Kurde, drugą stroną poleciał, no. Łoszy, nie, nie, nie. Dobra, o. Nie wiem czemu. A, miał być w beczkę. Ale sam w nią wszedł, dobra. Ej, gdzie ty tam poleciałeś, łosiu? Tak naprawdę nosorożce oczywiście, ale trochę łoś. Gdzieś tam się błąka. Ej, co tutaj masz dla mnie? Amunicja do wszystkiego i paliwko, dobra. Okej, przeładowuj i miejmy go na oku. No. No. Kurde, tam się gdzieś zabłąkał. Dobra. Wystrzelajmy się. Będzie łatwiej go spalić. Dobra. Dawaj mi otacz, kurde! No, tyle starczy. Na razie. No, i nareszcie, upragnione zwycięstwo. No ale co, sądzicie, że to jest dobry moment, żeby po tankę teraz wystartować? A w ogóle zobaczyć, 5 gwiazdek w ogóle mam teraz. Tak jak mówiłem, nigdy się nie zdarzyło, żeby było mniej. No właśnie. Ale to jest pewnie po prostu za ukończenia, ja się cieszę jak debil. Dobra, kontynuujemy, a tak właściwie wychodzimy z tego, opuszczamy arenę. No i z racji tego, że już pewnie misja fabularna tutaj zajmie zdecydowanie dłużej niż chciałbym poświęcić na ten odcinek dzisiejszy, to uderzyłem sobie po tankę. Może tam będzie szybciej. Choć ostatnio po Shangri-Lasie plątałem 2 odcinki, kurde. Ale dobra, zlokalizujmy jakąś na mapie. Co my tu mamy? Pewnie plakat tylko, dokładnie. Ale tutaj pamiętam, że jest. No właśnie, jest tanka z Shangri-La. Tylko jak tam się dostać? Kurde, najszybciej. Chyba stąd. Dobra, z terenu ćwiczeń. Szybka Wiksa. Dobra, ile stąd mnie dzieli od upragnionego celu, ale właśnie moment. Najpierw sprawdźmy, czy wszystko mam. Tak, wszystko. Nawet nie mogę towarów sprzedać.
Ja ostatnio wpadłem w taki delikatny rampage. Ze wszystkimi, których napotkałem, po prostu prułem do wszystkich. Ale karma nie spadła, dalej jest na 8 poziomie, a to jest chyba najwyższy, jaki można mieć. Dobra, 350 metrów stąd znajduje się nasz upragniony cel podróży. Ale właśnie, moment, czy samo wzięcie tanki, kurczę, spowoduje, że przeniosę się do Shangri-La? Czy to będzie musiała być jednak misja od Yogiego i Redziego, jak sądzicie? Ja, czy wy już to pewnie wiecie, bo no, jestem delikatnie opóźniony, jeżeli chodzi o wrzucanie odcinku z Far Cry 4 i wiele osób już ją skończyło po prostu, tą piękną grę. Choć nie, no bo kurczę, mimo tych błędów, które są uciążliwe, upierdliwe i czasami po prostu wręcz głupie, to gra jest tak piękna. Ale moja ocena zmieniła się też głównie dlatego, że zacząłem grać na słuchawkach. Po prostu te wszystkie dźwięki, dbałość o szczegóły, to jest fajne. Większa imersja, to zawsze cieszy. I poprawia ocenę. Ej, co jest? Boisz się, czyli dziki za mną wyleciały, tak? Nie. Okej, nie, ale serio, ja się chcę dostać tam, więc już gdzieś tutaj zaraz musi być wejście na górę po prostu. Bo jeżeli takowego nie będzie, to będziemy mieli problem. To jest dość wysoko, a ściana jest dość stroma. Dobra, jest. Wejście. Na szczęście ten problem zażegnał się już przed samym pojawieniem się. Dobra. Pyk. No. Dzięki, Andrzej. Ale jestem ciekaw, kurczę, czy on ma jakąś wyrzutnię kotwi, czy on po prostu tak faktycznie rzuca, bo jeżeli tak, no to to są idealne rzuty. A to właściwie pchnięcia chyba, bo kurde, idealnie prosto leci ta kotwica. No dobra, no właśnie, jeszcze gdzieś wyżej trzeba na pewno. Dobra, ale naprawdę fajnie, że nie musi być wyszczególniona ikonka wspinania, że wystarczy, że ja wskoczę na odpowiednią wysokość i on czasami w 90, no dobra, nawet więcej niż czasami. Bardzo często się złapie, tak po prostu. 90% przypadków mniej więcej, ale czasami też się zdarza, że ręce lewitują nad krawędzią. No chyba teraz tak było, ale delikatnie tylko. Nawet nie można było tego porządnie zauważyć. Chyba tam, nie? Dobra, pochylajmy się delikatnie. Oj kurde, chyba druga kotwiczka, no właśnie. Będzie musiała pójść w ruch. I pięknie, od razu, za pierwszym razem. Jak najwyżej bym poprosił. Kurde, no dobra, trochę się wespiesz i tam wyżej chyba dasz radę się. No właśnie, o, kontynuuj swą podróż w Shangri-La, znajdując pobliską tankę. Rozejrzyj się za ścieżką prowadzącą do wejścia do świątyni. Okej, okay, czyli teraz już wiemy, że każda tanka, którą będziemy mogli znaleźć, będzie w jakiejś świątyni. Przynajmniej z tego opisu tak można wnioskować. Oj, leap of faith prawie. No oj, Andrzej, już się przestraszyłem. Już się jawnie przestraszyłem, że nie dasz rady się złapać tej krawędzi. No kurde, wszystko za pierwszym razem. No widzicie, jak to płynnie idzie. O, shit. O, nie. Spokojnie. Grupa przeciwników. Co robimy, kiedy jest grupa przeciwników? Strzelamy granatnikiem, oczywiście. O, jeszcze ktoś tu był? Może wewnątrz? No, wydarzenie karmiczne, ale ono jest pewnie poza świątynią, no właśnie. Okej, no pomogę, no kurczę, staram się pomagać, choć czasami po prostu ich zabijam. No nie, no ale oni są chyba wewnątrz jednak. Ale z tego, co widzę właśnie po minimapie, to chyba dali sobie radę sami. No, czy to jest tanka? Nie, no coś tutaj połyskiwało widocznie, no kurde. Ale też tam w oddali. Ale to skrzyneczka z kolei. Aha, tutaj oczywiście na centralnym miejscu, to jest świątynia. Piechol, to nie jest ukryte, to jest przedmiot kultu. Tutaj ludzie klęczą i się zaczynają modlić, a Andrzej to po prostu bierze. Przy akompaniamencie strzałów z AK-47. Aha, czyli każda tanka jest nasączona jakąś substancją, która ma bardzo ciekawy efekt. I czemu na czerwono? Ej, wow. Przeciwnicy potrafią zniknąć w chwili ataku, więc obserwuj ich ruchy. Co z tego, że będę obserwował, jak oni będą znikać? Ja na nich będę patrzył. Aha, niby że łodzią, tak? Przypłynęliśmy do świadomości Andrzeja po dragach. Czy woda tam w wodospadzie płynie w górę? Nieźle. Dobra, mamy już nasz nożyk. Dobra, nie, będę niestety musiał patrzeć na napisy, bo nie rozumiem języku. Jakim obsługuje się ten gościu teraz? Dobra,
Aha, to moje zwierzę duchowe, tak? Kurde, jak się nim sterowało, już nie pamiętam. O, dobra, już myślałem, że coś pominąłem, że to się nie otwiera. Okej, czekaj, może... Nie, to jest tylko dzwonek w mojej głowie. Ja wciskam przycisk odrzutu granatem. Może tak. Łe, kurde, jest aparat! Nie wierzę. Nie, no to jest jakaś luneta oczywiście, no ale bez przesady. Chodź, tygrys. O, tobie co się stało? Dostałeś postrzał strzałą, tak? Uj, to w okolicy gardła, no, faktycznie. No już po tobie. No ale co, coś tutaj mam zrobić? No właśnie, podnieś tenże łuk. Po zmarłym. Oj, no co ty? Oj, że w gołębia trafisz? O nie, już myślałem, że kurde. Że taka sztuka się tobie uda. Nie, na szczęście zakręcono, nie martwcie się. Przytrzymaj L2 oraz R2, aby spowolnić upływ czasu. Ale Skyrimem zaśmierdział. To była jedna z pierwszych umiejętności, jakie bardzo chciałem w Skyrimie zdobyć. Właśnie spowolnienie czasu, kiedy się celuje z łuku. Dzisiaj pokazuję, jak długo spowolniony będzie upływ czasu. Licznik zostaje napełniony, gdy nie jest używany. A jeżeli to będzie można też poza Shangri-La przenieść, no to kurde, chyba jednak zrezygnujemy z kuszy. Aha! Gdzie jest ten licznik? Dobra. Oj, sorry. Gdzieś musiał być, ale ja go nie zauważyłem. No dobra, to troszeczkę ułatwi sprawę. Tylko właśnie, z racji tego, że tam będzie już naciągnięta strzała na cięciwę. A, dobra, czyli jedna przycisk od granatu. To trzeba będzie... No właśnie, już tą strzałę wypuścić. Bam, chyba headshot, ale pięknie. Dobra. Tutaj też wspomóżmy tygryska. Posyłając strzałę w korpus, mniej więcej. Ale dobra, jeszcze w tego. Ale to już bez spowolnienia. Klasyczna pomoc. Oj, zginąłeś? Nie, no radzisz sobie. Ale nie mam wiewiórki. To jest słabe, trzeba będzie tak przejść. Dobra, ale jeszcze mnie nie widzą, więc... Oj, dobra, jeszcze jednak widzą. Dobra, bam! Bebek. Okej, dzięki tygrysku, dzięki. Jesteś bardzo pomocny, uwierz, serio. Dlatego ja cię będę osłaniał moim wiernym łukiem. Wow, kurde, ale nie straszny sposób. Atakuj tego gościa, no. Ale w sumie wiesz co, nie musisz. Widzisz, jaka kurczę współpraca, jaki teamwork. Dobra. Oj, tam jeszcze jest jeden, bardzo dobrze widoczny. No ale z tym spowolnieniem czasu naprawdę fajnie się strzela z łuku. I jawnie naprawdę, jeżeli będzie to można przenieść na grę właściwą, nie trzeba będzie być na haju. No to kurczę, papa kuszo. Krótki romans z kuszą będzie odhaczony już na liście. No dobra, trochę się uspokoiło. Rozumiem, że sklepałem wszystkich, tak? Dobra, strzały na ołtarzu. Ale podejrzewam, że tutaj w stronę światła, prawda? Oj. Sorry, liczyłem, że oj, będę sam, ale widzieliście to? Jak mnie wyprowadził z rytmu, to się kurczę strzelałem do niego ładnie strzałą, gdzie on jest? O cholera, dobra, w ciemno. Oj, tam na ślepo, ale może trafiłem. A nie, jakaś chmara trującego dymu. O co chodzi? Tego nie było, tego jeszcze nie było. Dobra, tutaj pogadać się, tak? Nie, ja troszeczkę ten serio mi teraz mega mi śmierdzi Skyrimem. No bo tak właśnie z takim zestawem chodziłem. Łuk, kucki i pełne skradanko do przodu. No bo ej, sorry, no damage większy zdecydowanie. Przynajmniej w Skyrimie. Wow. Jesteś duchową małpą? Jesteś duchową martwą małpą? Nie, to musisz być faktycznie duchem, skoro nie mogę cię zabić. Dobra, ktoś tu gdzieś klęczy, ktoś się tu modli. Po prostu te miejsca będą miały wyznaczone z góry. Nie, no tu jest chyba wyjście. No mógłbym zabłąkać się gdzieś dalej. Tam chociażby. Ale czy to jest gra warta świeczki? Nie, no dobra, zobaczmy, serio. Okej, słyszę małpkę, mogę cię zabić? Stój, kurde, w ciemno, ale trudno.
No serio, małpy, mogę was zabić? No, zwolnij proszę czas, dzięki. Ej, trafiłem, bankowo trafiłem, ale nie umarła, więc może jeszcze jedna. No kurde, no, chciałbym jakąś upolować. Ale może po prostu się nie da. I gdzie jest ten wskaźnik od spowolnienia czasu, bo by się przydał teraz. Nie, dobra, rzućmy okiem troszeczkę wyżej. Jakieś dziwne dźwięki. Kolejny martwy koleś. Oj, ale też... No! Pojawiający się mój tygrysek. Użyjmy. No znowu jeden z trzech, a któryś z was mi powiedział, że to się po prostu dodaje do siebie. A to licznik leci w każdej lokacji Shangri-La od początku. Każdy ma swoich własnych, indywidualnych... martwych. No. No dobra. To jest wyjście czy teleport? Ej, pewnie teleport na drugą stronę, a ja myślałem, że to już jest koniec. No jasne. A może? A może faktycznie? Nie, no pewnie, że nie. Dobra, więc tak, ja zacznę od tego, a ty atakuj tamtego momentalnie. No jak jeszcze się to u mnie zajął? Kurde, no to dobra, pozwól, że zrobię to sam. Kazał pan, musiał sam. Jak to powiadają. Ej, dobra, ty jesteś na pewno do... Oj, do odhaczenia, albo nawet nie. Tu jesteś. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ale mega chybiłem. Z paru metrów. I jeszcze nie w głowę, tylko w korpus. Ej, czasami naprawdę warto się na chwileczkę podnieść. Oj. O kurde, tamci też mają niezłego cela. Całkiem zacna celność z ich strony. Wow, dobra, ale faktycznie może lepiej się schować. Nie, no serio, tutaj coś, ktoś, kurde, płonął? Nie no, to tylko czaszka. Łeb jakiegoś zwierzęcia chyba nawet. No ale co, szukamy faktycznie tych martwych? Dobra, sorry, ale... Headshotik, choć kurde, punktów doświadczenia nie ma za to. Oj, co tu, martwe kozły, okej, dobra, czyli to ich łby widzieliśmy tam na włóczniach. Na pikach powbijane. No chyba, że to były po prostu pale. Nie przyjrzałem się dokładnie. Dobra, raczej tutaj. Malownicza lokacja, zaiste. Ale gdzieś tu jest potworek. Bardzo wyraźnie go słyszę. Nie, dobra, może po wejściu tu. Ej, tu już jest dzwonek. Tu już jest koniec. No dużo pominąłem, ale jest też inny teleport. O, jest wiele innych teleportów. O kurde. No dobra, to startujemy pierwszym. Zobaczymy, gdzie mnie wywieje teraz. Okej. Okay. To jest na pewno miejsce. Tylko co to za miejsce? Moment, czy słychać śpiewy? Bo tu na słuch można się naprawdę posłużyć. Znaczy, możesz posłużyć własnym uchem w charakterze nawigacji. Po prostu taki audio GPS. Gdzieś tu coś słyszę. No dobra, właśnie ciebie też słyszałem. Ale to nie problem. Ej. No kurde, ile strzałów? Już teraz po dwa. Gdzieś kurde z tej strony. Nie no, serio, no na ucho. Typowo idę na ucho teraz. Najwyżej się okaże, że w moich słuchawkach jest słabe dolby. Co tu jest? Aha, bariera, przez którą nie mogę przejść. No to super. Nie wiem, komu teraz bardziej pomogłem. Dobra, czyli nie trzeba równocześnie wciskać, tylko po prostu naciągnąć strzałę nacięciwe. Dobra. Aha, i teraz się włącza samo, no faktycznie, dobra. Nie, ale serio, wróciliśmy do samego miejsca. Nie, wiesz co, nie chce mi się ich szukać, po prostu nie chce mi się ich szukać. Wbijamy do dzwonka od razu. Zakręcimy młynkiem. Nie, gdzie to było? Bo to jakiś gość na eliminację, jakby co? I ciebie słyszałem. Dobra, trudno. Musiałem cię zabić, no ale... Sam rozumiesz. Nie mogłem po prostu cię zostawić przy życiu. Ej, gdzie jesteś? Dobra, zdajemy się na auto-aim. Nic. No dobra, trudno. Ej, ale chyba cię właśnie widziałem. Aha, tylko czy to trafiło? No chyba tak. Była niebieska chmura dymu.
Ale był jeszcze jeden, kurczę, widzieliście? No ale dobra. Kręcimy tym młynkiem. No, halo, panie młynku? A, z tej strony. Trzeba za uchwyt, dobra. Zapomniałem. Dobra, i teraz wylatujemy z tego haju, rozumiem? No. W tym momencie ktoś cię ażej trzyma za nogi i tobą kręci, żeby przywrócić ci świadomość. Jak tam? Kurde, którędy? Cholera. No dobra. Obstawiam ten portal. Mogę się, kurde, mylić oczywiście. Albo i nie. Mamy wiewiórkę? Nie, ale mamy tyrolkę. Całkiem spoko. Dobra. A może przesprintujmy trochę, bo to już jest tutaj praktycznie przed nami. Ale... jakieś odwrócenie się na slow-mo. No. Ej, no żadnego nie ma. Kurde, dobra. Macie strzałę, no do widzenia. To się jeszcze większa walka kroi. Dobra, spokojnie. A może ty? W pierwszej kolejności, bo nie wiem czym byłeś. Jakiś kurde niecny zwierz. Dobra, atakuj tam. A ja sobie, oj. Słabo przymierzyłem. Oj, tutaj nie było na celu. To nie było dokładnie tam, gdzie poleciała strzała. Jest jakieś ułatwienie. No, ale to już było ładnie wymierzone. No jeszcze go nie zjadłeś, kotku? No kurde. Mój duchowy tygrysku. Ale w sumie dwójka i koło siebie. Może się wstydziłeś. Ale ja się nie wstydzę strzelać w plecy. To jest tylko łuda. Przypominam. Nie, serio, faktycznie jeszcze dalej? Dobra. To dawaj na tyrolkę. Choć chyba tutaj typowo na ręce jedziesz, bo kurde, nie widziałem, żeś miał sprzęt, żeby w ten sposób się poruszać. Dobra, martwy raz. Nie, ale wypada dać mu jakiś cel, żeby wreszcie się uaktywnił. No, a tutaj raczej nikogo nie spotkam po drodze. A może jednak? Dobra, tak jest. Bam, w sam środek. A może właśnie bardziej w okolice serca? No wiem, jak się spowalnia czas... O kurde. Ja bardzo dobrze wiem, jak się spowalnia czas, tylko... z tym jest problem, bo ciężko znaleźć miejsce, gdzie można go trafić. Może dupa. Klasycznie. Ja spróbujmy w głowę. Nie no, kurczę, wygląda jakby się nie dało w łepetynę. Nie no, to był sposób, to jest najgorsze, że ja wiem, że na to był jakiś sposób. O, nie trafiłeś, to słabo, słabiutko. Słabiutko, panie Gale, w tym haju. Oj, dobra, fuksem eliminacja, bardziej chodziło mi o leczenie. O, dwa segmenty zdrowia poproszę. A wszystkie od razu. No to spoko, dobra. Tym lepiej. Oj, 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 dobra, no. No widzicie, teraz handicap mi nie pomógł niestety. Ale dobra, w jaja, kurde, w okolicy jaj, oj. Ale najpierw łuczników trzeba, faktycznie. No się musiał przemieścić. Dobra, tygrysko, atakuj, bo ja zapomniałem, jaki jest na ich sposób. Dobra, kolejny łucznik. Tego wypadałoby posłać do piachu. No, głowa ci wystawała, tak jest. Dobra, czasami Legolasem też ode mnie zajedzie. Dobra, uleczmy się. No, tutaj jesteś twardzielem, widzę. W tym nierzeczywistym świecie. A może w ten sposób najpierw? A może faktycznie ja ich nawet nie muszę zabijać? Nie no, oczywiście fajnie jest to robić, ale może nie muszę. Może mogę po prostu podejść. Tak, mogę! Dobra. Okej, załatwmy to w ten sposób. Zresztą już nie mogę tego cofnąć, tak czy tak. Dobra, uwolniłem chyba drugi dzwonek dokładnie w mojej karierze. Takich latających Wix nie było. Albo przynajmniej nie przypominam sobie, żeby były. Co mam go zestrzelić? No bo tak zwolniliście teraz akcję. No i gdzie ażej zabrnęłeś w tym narkotycznym amoku? Ej, chyba do siebie do domu. Czyli całkiem nieźle, nie? Naprawdę. Inaczej, też jestem obdarzony takim autopilotem. Czasami po prostu nie pamiętam, jak dotarłem do domu. Ale zawsze ląduję w domu. Więc jest dobrze. Ej, ale tego nie ma zbyt wiele, nie? Ja miałbym obstawiać tak może 6? 7?
Ale dobra, w lewym górnym rogu mamy przypomnienie, dlaczego to tak właściwie robiliśmy. Nowe umiejętności są dla mnie dostępne. Więc tak, myślimy, podczas sterowania z łuku za pomocą L2 kołysanie zostanie znacznie zredukowane. Kurczę, ale to nie jest zwolnienie czasu niestety. Chyba, że jest tutaj. Znaczne wydłużenie czasu przebywania pod wodą, używania masek tlenowych oraz stabilizacji lunet snajperskich. To jest przydatna rzecz. Oczywiście bierzemy. Ale okej. W tym miejscu, kochani, ja skończę ten odcinek i nowym, ulepszonym, znowu, AJ-em Gale'em wystartujemy w kolejnym, gdzie pociągniemy jakąś misję fabularną, mam nadzieję, już wreszcie. Tylko w międzyczasie jeszcze sobie pozbieram roślinki z ogródka, bo jest ich dużo, nie można o tym zapominać. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! O, chyba, że Pagan jeszcze się wtrąci. Who lights all of those fucking candles? The country is in the grips of a civil war. Jakieś świece, o co mu chodzi? Aha, przy ołtarza, okej. Okay. The country on its knees, yet some industrious fool has put it upon himself to wake up every morning and go around lighting hundreds and hundreds of candles. Oh, I'm tempted to employ someone to go around blowing them all out again. Gary! Put it down, this is important. Listen. No, bardzo ważne. Candles are now illegal. Co? What? Yes, sir. Treason punishable by death. No nie. And thank you, RJ. You just made my week. Co, oni to nie mają prądu w większości. No ja tu nie widzę żadnych kabli. Świece zakazane, czyli egipskie ciemności. Przez to, że podniosłem drugą tankę. No normalnie, skoczyć na łeb. Ej, AJ, no. Ale nie mówiłem serio, kurczę, serio, niech wywiórka się włączy. Dobra. Chodź, na razie, hej, cześć, na razie. Na łeb, kurczę, z tym gościem. Pagan min.